To jest podsumowanie najważniejszych tematów z naszych wiadomości. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy we wtorek. Jest decyzja środowiskowa dla budowy drogi głównej południowej. Ma ona połączyć Wodzisław, Pszów, Rydułtowy, Godów, Jastrzębie oraz Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie. Więcej na ten temat w relacji Arkadiusza Szapki. Na tę decyzję od lat czekali wodzisławscy samorządowcy. Ja tylko przypomnę, że już od 2007 roku trwają prace nad koncepcją tej drogi. Teraz, gdy generalny dyrektor ochrony środowiska zakończył postępowanie dla tej inwestycji, miasto Wodzisław Śląski może dokończyć projekt. Nareszcie komentuje decyzję Wojciech Krzyżek, drugi zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego, zapowiadając spotkanie z włodarzami sąsiednich gmin i podkreślając, że celem jest jak najszybsze dokończenie dokumentacji. Jak mówi w oświadczeniu, wszystkim nam zależy na tym, żeby w momencie, gdy pojawią się możliwości finansowania inwestycji, od razu o te środki zewnętrzne aplikować. A droga główna południowa łącząca Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Jastrzębie, Zdrój, Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie ma liczyć ponad 23 kilometry. Miasto Rybnik może stracić na Polskim Ładzie 58 milionów złotych rocznie, przyznał w porannej rozmowie prezydent Piotr Kuczera. Związek Miast Polskich wyliczył, że w ciągu dekady samorządy w całym kraju stracą na rządowym programie 156 miliardów złotych. Wynika to z projektu przepisów podatkowych, jakie upublicznił resort finansów. Samorząd staje się klientem propozycji rządowych. Samorząd cały czas mówi jako jeden z elementów, jeden z płuc administracji, przecież jest administracja rządowa, jest administracja samorządowa, są dwa płuca, dzięki którym funkcjonuje państwo. No i dzisiaj samorząd ma ograniczone dochody własne i bez zwiększenia tutaj możliwości samorządu, no niestety on będzie coraz słabszy. Dlatego też samorządowcy czekają na propozycję rządu. Poniedziałkowa wspólna komisja obu stron nie przyniosła rozwiązania sporu. Dodajmy, że Rybnik złożył wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu na dokończenie budowy drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. Stara się o 190 milionów złotych. Bez fleszy i udziału mediów doszło do spotkania prezydenta Rybnika Piotra Kuczery z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim w sprawie przyszłości szpitala. Rozmowa odbyła się kilka tygodni temu. Toczyła się wokół przyszłości placówki. Myślę, że tutaj zostały pewne propozycje zaprezentowane. Jest to przed spotkaniem z radnymi koalicji rządzącej, aby też wskazać, w jaki sposób możemy ten szpital wzmocnić finansowo. Oczywiście mówimy głównie o kwestiach związanych z inwestycjami na terenie szpitala. Pan marszałek też wskazał sumy, które chce przekazać albo jako pożyczkę, albo jako kwoty na remont poszczególnych instalacji, ale ja też wskazywałem na jedną bardzo ważną rzecz, czyli na samą atmosferę wokół szpitala w Rybniku. No i powiedzmy, że te rozmowy przebiegły o wiele spokojniej i merytorycznie, no i liczę, że ta sytuacja stopniowo będzie się rozwiązywała. Prezydent Rybnika podkreślił, że miasto nie będzie przejmowało szpitala, nie chce też tworzyć wspólnej spółki dla lecznicy. Nie, panie rektorze, w tym kierunku te rozmowy nie szły. Mówiliśmy o wsparciu inwestycyjnym szpitala, czyli mówiąc wprost, szukania pieniędzy na jakieś inwestycje, na które po prostu pani dyrektor pieniędzy nie znajduje. No jest to przed spotkaniem z radnymi, no i tutaj chcę ich przekonywać do takich rozwiązań. Proszę pamiętać, że no odbędzie się to kosztem jakichś inwestycji miejskich, także ta rozmowa nigdy nie jest łatwa. Tymczasem cały czas trzy oddziały szpitalne, w tym kluczowa interna, są zawieszone. 1 września warunkowo pracę rozpoczęła rybnicka pediatria, a cała poranna rozmowa do zobaczenia na Radio 90. Stare opony, blacha samochodowa, styropian, śmieci, jakie są wyrzucane na terenie byłej bocznicy kolejowej pomiędzy Syrenią a Bukowem, to problem znany w gminie od kilku dobrych lat. Co jakiś czas mieszkańcy pozbywają się tam niechcianych odpadów. W ostatnim czasie górę śmieci zauważył nasz słuchacz Radosław i wysłał zdjęcia z prośbą o interwencję. Bogdan Burek, zastępca wójta Lubomi, przyznaje, że problem dzikiego wysypiska na terenie byłej bocznicy kolejowej jest od 2016 roku. Wtedy urzędnicy reagowali po raz pierwszy w regionie. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która może wpłynąć na właściciela, czyli Polskie Koleje Państwowe, by posprzątał. W miesiącu kwietniu wysłaliśmy taki monitor DOŚ-u, jak sprawa się ma, kiedy
zarządca tego terenu usprzątnie ten teren. No to dostaliśmy informację, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce się osobiście tutaj pojawić. No i czekamy. Myślę, że ten okres już pięcioletni się zamknie i wreszcie zostanie ten teren uporządkowany, bo jak patrzymy już na ten teren i monitorujemy ze strony też służb komunalnych, bo robimy taką dokumentację fotograficzną, to każdy, który jest zainteresowany wyrzuceniem czegokolwiek z domu, to sobie tam to wywozi. Mówimy tu o takich styropianach, oponach, to co praktycznie przysparza największy problem dla każdego mieszkańca. Przez kilka miesięcy gmina miała ustawioną w tym miejscu fotopułapkę, nikogo jednak nie udało się zatrzymać na gorącym uczynku. Dlatego urzędnicy z niej zrezygnowali, choć teraz to znów wydaje się dobrym pomysłem. Teraz widzimy, że jednak będziemy musieli wrócić do tego tematu, bo problem jest i trochę to długo trwa, bo nie wydaje mi się, że jest to nie wiadomo jaki problem, żeby nie można było go ukrócić już w szybszym tempie, aniżeli to ma miejsce, bo jeżeli Polskie Koleje Państwowe dysponują ten terenem, to nie wydaje mi się, żeby nie powinni tego już od ręki posprzątać. Myśmy już gro takich, dzięki tej nowej gospodarce śmieciowej, takich dzikich wysypisk zlikwidowali, a więc nasze służby komunalne też zbierają w rowach przydrożnych jakieś elementy po wymianie, nie wiem, łazienki, a więc umywalki, nieumywalki. To się zdarza. Natomiast ogólnie patrząc, aż tyle tych śmieci już nie ma. Sprawę dzikiego wysypiska na terenie były bocznicy kolejowej pomiędzy Syrynią a Bukowem śledzi też policja i to od kilku lat, dodaje Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu. Apelujemy do wszystkich świadków, szczególnie świadków zaśmiecania rejonu byłej bocznicy kolejowej, gdzie powstało dzikie wysypisko śmieci, o stanowczą reakcję i wezwanie patrolu policji na miejsce. Osoby, które obawiają się, mogą na przykład zapisać numer rejestracyjny pojazdu lub zrobić zdjęcie samochodu. Jest to bardzo pomocne dla nas przy ustaleniu danych osobowych sprawców i ich ukaraniu. W ostatnim czasie skierowaliśmy 2 wnioski o ukaranie do sądu. W wyrzuconych śmieciach były informacje o danych osobowych właścicieli tych śmieci, dzięki czemu sprawców udało się ustalić i ukarać. Na terenie gminy Lubomia co jakiś czas organizowane są akcje wspólnego sprzątania. W ostatnim czasie biegacze z klubu sportowego Dystans z Lubomi zebrali kilkanaście worków śmieci na trasie Buków Lubomia w okolicach stawów Wielikąt. Podobną akcję zorganizował też sołtys Syryni. Uprzątnięto przydrożne rowy. Za zaśmiecanie miejsca publicznego grozi mandat w wysokości do 500 zł. Trwa nabór dzieci do nowego raciborskiego żłobka. Otwarcie placówki planowane jest jeszcze w tym roku. To zapowiedzi płynące z magistratu. Trwają prace na Ostrogu. Podania o przyjęcie maluchów od rodziców zainteresowanych tą formą opieki można składać w żłobku przy Słonecznej. Aktualnie mamy zabudowane okna, częściowo drzwi. W środku wykonane instalacje klimatyzacji, wentylacji, instalacja elektryczna. Aktualnie odbywają się prace tynkarskie wewnątrz. Ocieplenie zewnętrzne. Statywy pod panele fotowoltaiczne. Obiekt, można powiedzieć, na miarę XXI wieku, czyli fotowoltaika, odpowiednia klimatyzacja. Każda z sal ma dostęp do węzła sanitarnego osobnego, każda ma indywidualny taras. To wszystko jest bardzo sensownie zaprojektowane i aktualnie realizowane. Mówi Dariusz Polowy, prezydent Raciborza. Miejsce w nowym żłobku ma znaleźć setka dzieci. Powstaną 4 oddziały. Koszt budowy placówki na Ostrogu to 4,5 miliona złotych. 3,5 miliona to dofinansowanie z programu Maluch. To była akcja poszukiwawcza na szeroką skalę. Strażacy odebrali zgłoszenie, że do rzeki Bładnica w Skoczowie wskoczyła kobieta i ślad po niej zaginął. Natychmiast wyruszono na pomoc. Ratownicy rozpoczęli przeszukiwanie rzeki, a także brzegu, aż do ujścia Bładnicy do Wisły. A potem akcję kontynuowano na Wiśle w kierunku Ochab. No co prawda Bładnica we wskazanym miejscu ma od 20 do 40 cm głębokości, ale zgłoszenie potraktowano bardzo poważnie. Zwracano uwagę na wodospady, a zarośla sprawdzano przy użyciu kamery termowizyjnej. Kiedy nie natrafiono na poszukiwaną, zdecydowano o powrocie i ponownym przeszukaniu Bładnicy. W trakcie trwania akcji ze strażakami skontaktowali się policjanci. Okazało się bowiem, że mężczyzna, który kontaktował się ze służbami, jest nietrzeźwy i już nie jest taki pewny, czy rzeczywiście widział kobietę wskakującą do rzeki. Miał 2 promile alkoholu w organizmie. Poszukiwania wstrzymano, odwołano też przyjazd grup specjalistycznych, m.in. nurków z Bytomia, którzy byli już w drodze do Skoczowa. Alarm był fałszywy, teraz policjanci muszą odpowiedzieć na pytanie, czy osoba zawiadamiająca działała
w dobrej wierze, czy był to jednak alarm złośliwy, no i czy powinno się ją obciążyć kosztami akcji. A brało w niej udział 9 strażackich zastępów, to ponad 40 osób. A informacje o akcji w Skoczowie przygotowała Katarzyna Fica. To najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie we wtorek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.